Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e-prasa. Wydawnictwo Niegrzeczne Książki przedstawia książkę Moniki Magoskiej-Suchar pod tytułem W Cieniu Białego Domu. Czyta Janusz German. Wydawnictwo Niegrzeczne Książki dziękuję za wysłuchanie książki i zaprasza po kolejne. Już teraz wejdź na Facebooka, polub fanpage Niegrzeczne Książki i zostań z nami na dłużej. Cieniu białego domu. Rozdział pierwszy. Dziewczyna wpadła na mnie niczym torpeda i podcięła mi nogi. Jedzenie na wynos wyleciało mi z ręki, a dietetyczna kola zachlapała kaszmirowy płaszcz, gdy oboje wylądowaliśmy na chodniku. Hej, co robisz? Krzyknąłem poirytowany do leżącej na mnie młodej kobiety. Sam jesteś sobie winien, bo łazisz jak mucha w smole, dziadku. Warknęła groźnie, po czym podniosła się gwałtownie i pokazawszy mi język, pobiegła dalej. Zdążyłem zapamiętać przypominający słomę kolor jej włosów i czerń ubioru. Cholerna gówniara, mruknąłem. Właściciel knajpki, Fat Tom, mimo ogromnej tuszy, natychmiast wybiegł z lokalu. Bądź co bądź byłem jego stałym klientem od lat, więc od razu zareagował, gdy zobaczył, że dzieje mi się krzywda. Wszystko w porządku, panie ambasadorze? Wyciągnął dłoń, aby pomóc mi wstać. Czy ja jestem stary, Tomasie? Zapytałem go z rozbawieniem. Pan stary, ambasadorze, zaśmiał się, podając mi serwetki, bym wytarł poplamione ubranie. Właśnie zostałem określony mianem dziadka. Zawsze wygląda pan niczym model z okładki, prawdziwy dżentelmen z pana. Przybyło mi ostatnio trochę zmarszczek i siwych włosów, więc może jest w tym ziarno prawdy. Zmarszczek, a kto ich nie ma? Przecież powodują je zmartwienia, a od tych nie da się uciec. I kobiety, dodałem po czym westchnąłem ciężko. O tak, kobiety to zdecydowanie synonim zmartwień, zgodził się ze mną ze śmiechem. W tym momencie pędzący chodnikiem mężczyzna w czarnym garniturze wpadł w poślizg na moim rozwalonym burgerze i wywinąwszy orła tuż obok nas, z jękiem złapał się za kostkę. "Nic panu nie jest?" zapytał z przejęciem Thomas, pochylając się nad nim. Kurwa, co za ból! wyjęczał nieznajomy. Cały czas trzymał się za nogę. Jego akcent od razu wzbudził moje zainteresowanie, podobnie jak tatuaże, które zdobiły mu knykcie. Przykucnąłem i odsłoniłem jego kostkę. Skręcenie lub złamanie zawyrokowałem, wskazując na narastające w ekspresowym tempie zasinienie i obrzęk. Ja pierdolę! -Fleja prowadzący tę śmierdzącą budę zapłaci mi za to, wrzasnął ranny, wygrażając w stronę witryny należącej do restauracji Fat Tom. Tomas popatrzył na mnie z przerażeniem. Nie chciał kłopotów i tak utrzymanie lokalu na Manhattanie i walka z nowojorską mafią, żądającą wysokich haraczy w zamian za rzekomą ochronę, kosztowały go masę nerwów i poświęceń. Spokojnie, zaraz otrzyma pan fachową pomoc, powiedziałem uspokajająco. Już wzywamy pogotowie. Pój z pogotowiem, żachnął się nieznajomy. Dziewczyna uciekła. Szefowie mnie zabiją. Dziewczyna, czyżby mówił o nastolatka, blondynka, czarne ciuchy, upewniłem się. To ona. Z jękiem wyciągnął telefon z kieszeni i sprawdził coś na nim. Z tego co widzę, jest już trzy przecznice stąd. Rzuciłem okiem na program, z którego korzystał, a potem przyjrzałem się jemu samemu. Idealnie skrojony czarny garnitur, biała koszula i okulary przeciwsłoneczne. Postanowiłem go wybadać. Secret Service, co? Zapytałem. Skąd wiesz? Warknął. Wywróciłem oczami, ale zamiast mu odpowiedzieć, zadeklarowałem. Odpuścisz roszczenia wobec tej restauracji, a w zamian za to ja złapię tę małą. To niemożliwe, ona jest kurewsko cwana, a ja jestem kurewsko znudzony. Urlop mi nie służy i z chęcią się zabawię. To mówiąc wyrwałem komórkę z rąk zdumionego mężczyzny. Hej, co ty wyprawiasz? Wrzasnął, ale ja już nie słuchałem. Tomasie, wezwij pogotowie, rozkazałem przyjacielowi. Obok nas przejeżdżał kurier na rowerze. Z impetem rzuciłem się na niego, młodzik zleciał z siodełka, a ja, machając mu przepraszająco, przejąłem sprzęt i ruszyłem w pościg. Korzystając z mapy, która wyświetlała się na telefonie agenta Secret Service, mogłem na bieżąco sprawdzać lokalizację mojego celu. Pędziłem jak szalony między drapaczami chmur, mijając stojące w korku auta. Znów czułem, że żyje. Tak bardzo mi tego brakowało. Szybkości, wącego się od przyspieszonego tempa, adrenaliny uderzającej do głowy. Ostatnie miesiące wykończyły mnie psychicznie. Potrzebowałem rozładowania, które kazałoby mi choć na chwilę zapomnieć o niej. Dostrzegłem blondynkę w chwili, gdy zbiegała do metra. Rzuciłem rower pod mur pobliskiej kamienicy i popędziłem za nią w takim tempie, jakbym walczył o medal w wyścigach biegowych. Przesadziłem bramkę na wejściu do stacji i wpadłem na peron. Dziewczyna wsiadła do pociągu, który akurat nadjechał. Dostałem się do jej wagonu w momencie, gdy motorniczy zamykał drzwi. Zacząłem się przedzierać przez tłum pasażerów. W końcu ją dostrzegłem. Stała wsparta o drzwi i pisała coś na smartfonie. Może jestem dziadkiem, ale formę mam nie gorszą od ciebie, dziecinko. Mruknąłem z rozbawieniem, stanąwszy obok dziewczyny. Podniosła na mnie wzrok. Była wyraźnie skonsternowana, i nawet nie mam zadyszki, kontynuowałem. Za to ty wyglądasz dość blado. Co ty tu robisz do cholery? Zasyczała, obrzucając mnie wściekłym spojrzeniem niesamowicie błękitnych oczu. Pilnuję cię, wzruszyłem ramionami. Lepiej pilnuj własnego nosa, zwłaszcza, że zaraz będziesz miał problemy, fuknęła. Problemy? A wiesz, wyjątkowo lubię to słowo, powiedziałem rozbawionym tonem. W takim razie to ci się spodoba, oznajmiła cicho z paskudnym uśmieszkiem na twarzy. Energicznie chwyciła moją dłoń i zacisnęła ją sobie na biuście. Nie zdążyłem zareagować, krzyknęła: ratunku, na pomoc! Ten mężczyzna mnie molestuje. Natychmiast wszyscy podróżni odwrócili się w naszą stronę. Kilku pasażerów momentalnie ruszyło na mnie, odsłaniając pięści. Chyba żartujesz, rzuciłem przez zaciśnięte zęby. Ona jednak tylko puściła do mnie oko, zasalutowała i czmychnęła przez otwarte drzwi, gdyż pociąg zatrzymał się właśnie na kolejnej stacji. A to cwaniara! Skwitowałem z westchnieniem, ale zanim opuściłem wagon, spuściłem łomot nasłanym na mnie obrońcom niewieście i cnoty. Wypadłem na peron rozcierając dłonie i poprawiając płaszcz. Teraz byłem już mocno wkurwiony. Kurwiony, ale też zaintrygowany. Spryt dziewczyny mi zaimponował. Sam nie rozegrałbym tego lepiej na jej miejscu. Lubiłem temperamentne babki, a od pewnego czasu brakowało mi iskry, która zwróciłaby moją uwagę na jakąkolwiek z przedstawicielek płci pięknej, chociażby nawet w aspekcie odreagowania swoich stresów w łóżku i zrealizowania przyziemnych potrzeb. Pomknąłem za sygnałem z komórki agenta ścigającego blondynkę. Wybiegłem ze stacji na powierzchnię. Nadajnik doprowadził mnie do zaułka, gdzie między śmietnikami rosły paker z łysą głową pokrytą tatuażami wręczał mojemu celowi paczuszkę z białym proszkiem w zamian za plik banknotów. Postanowiłem nie przerywać im procederu, tylko odczekać i uderzyć, gdy dziewczyna zostanie sama. Skryłem się za jednym z kontenerów i obserwowałem rozwój wypadków ku mojemu zdumieniu, dealer nie odszedł od razu, jak przewidywałem, ale został i po krótkiej rozmowie wziął swoją klientkę w ramiona. A więc panienka z dobrego domu, bardzo dobrego, skoro miała rządową obstawę, zerwała się ze smyczy, by pobaraszkować z kochasiem. Ciekawe, co na to jej rodzice. Oczami wyobraźni widziałem rodzinę jakiejś znanej mi osobistości z kręgu Białego Domu, która była przekonana, że ich kulturalna i świetnie wykształcona córka prowadzi się zgodnie z zasadami domu, w którym się wychowała, podczas gdy ta doskonale się bawiła w niekulturalnym i niewykształconym towarzystwie ze środowiska przestępczego. Gdy wytatuowany dealer przyparł blondynkę do ściany i próbował ją pocałować, nie wytrzymałem. Z kabury ukrytej pod płaszczem i marynarką wyciągnąłem pistolet, z którym nie umiałem się rozstać, nawet gdy nie pełniłem żadnej misji i wystrzeliłem ostrzegawczo w powietrze. Policja, krzyknąłem wypadając z zaśmietnika. Cholera, wyjęczał dealer, po czym puścił zdezorientowaną dziewczynę i pognał w stronę siatki umieszczonej na końcu zaułka. Diego, Diego, zaczekaj na mnie, krzyknęła blondynka, ale chłopak nie słuchał. Wdrapał się na ogrodzenie i zeskoczył z niego po drugiej stronie, a potem popędził przed siebie, jakby się za nim paliło. Jednak forma nie ta, zaśmiałem się patrząc, jak dziewczyna nieudolnie próbuje się wspiąć po siatce. Wiem z doświadczenia, że sytuacja, gdy jedno porzuca drugie w kryzysowym momencie, nie rokuje najlepiej dla przyszłości związku. Niestety, dodałem w myślach, tłumiąc bolesny skurcz ściskający moje serce. Diego mnie nie zostawił, fuknęła blondynka, stając ze mną twarzą w twarz. Tak? Bo mnie się zdawało, że kurz jeszcze po nim nie opadł. Tak mu się spieszyło, że zapomniał o tobie. Dziewczyna zagryzła wargi i chwilę patrzyła w ślad za kochankiem. Przysyła cię mój ojciec, co? mruknęła. Jesteś równie irytujący, jak cała ta banda od niego. Ale z pewnością coś mnie odróżnia, powiedziałem z rozbawieniem, przeczuwając, że moja rozmówczyni zaraz mnie zgasi. Przyjrzałam się uważnie. Nie widzę różnicy, wzruszyła ramionami. Kolejny sztywniak w garniaku. Zadufany w sobie laluś, myślący tylko o swoim fiucie i bickach. Czy ładnie wyglądają w opinających je markowych ciuchach? Testosteron wylewający się porami. Lubisz się prężyć na siłowni, co? Solarium widzę też ci nieobce. Krytycznym spojrzeniem omiotła moją twarz, wciąż ogorzałą od pustynnego słońca bliskiego wschodu. A u barbera spędzasz pewnie długie godziny, aż musiałem dotknąć swojej brody. Ostatni raz u fryzjera byłem. cholera. Dawno. Zdaje się, że przed przylotem do Stanów ściąłem włosy, by godnie prezentować się przed ukochaną. W tej chwili odniosłem wrażenie, że minęły wieki od tamtej pory, od czasu kiedy jeszcze się łudziłem, że jestem szczęśliwy. Jednak od powrotu do Ameryki. Odkąd wszystko się posypało, nie mogłem się pozbierać. Czekałem na rozkazy, na nowy przydział i starałem się jakoś żyć, żyć bez safi. Nie miałem głowy do dbania o siebie, nie odwiedzałem salonów fryzjerskich ani kosmetycznych. Gdy włosy wchodziły mi do oczu, przycinałem je samodzielnie, byleby było praktycznie, dlatego ta opinia mnie zaskoczyła. Nie lubisz napakowanych przystojniaków? parsknąłem. Nie ma w tobie nic ciekawego, jesteś koszmarnie nudny, jak cała reszta tobie podobnych. Przynajmniej nie zaprzeczyłaś, że jestem przystojny, ale też stary. Dziewczyno, nie mam nawet czterdziestki na karku, wykrzyknąłem zbulwersowany. O tym mówię, ja nie mam nawet dwudziestki, gówniara, zgret. Ta mała naprawdę miała w sobie coś, zacząłem się śmiać. Dobra, może i jestem stary dla twojego pokolenia, ale jeszcze w miarę orientuję się w sytuacji. Chłopak dealer to słaba lokata uczuć. Najbardziej jednak martwi mnie koleś, który cię ścigał. A co z nim nie tak? burknęła. Uciekałaś przed nim, ale to zwaliłbym raczej na krnąbrność twojego charakteru, a nie na spostrzegawczość. Co ty pieprzysz? warknęła. Na co dzień obcujesz z agentami Secret Service, ale to z całą pewnością nie był jeden z nich, oznajmiłem. Skąd wiesz? zdumiała się. Choć był ubrany jak agent, zdradziły go tatuaże na rękach i akcent. Mam też jego telefon. Na pewno znajdę w nim wiele ciekawych informacji. To nie był twój ochroniarz. W takim razie kto? zapytała. Starała się zachować nonszalancką obojętność, jednak w jej głosie słychać było strach. Sprawdziłem telefon mężczyzny. Nie wiem, ale sądząc po liście kontaktów to kumpel Aleksieja, Borysa, Iwana, Jurija, Władimira. Rosjanin? Dziewczyna wytrzeszczyła na mnie zdumione oczy. Tak sądzę potwierdziłem. Mój ojciec nie korzysta z usług obcokrajowców. To jasne. Secret Service to elita, wytatuowani kolesie z bratwy raczej nie mają dostępu do tych służb. Z bratwy? Wykrzyknęła. Najwyraźniej twój ojciec jest kimś ważnym, skoro rosyjska mafia zagieła parol na ciebie. To co? Nadal uważasz mnie za zgreda? Jesteś z policji? Popatrzyła na mnie nieufnie. Nie. To czemu tak przejmujesz się moim losem? Wisisz mi pralnie, ty lub twój tatuś. Dokąd mam cię odprowadzić i komu wystawić rachunek? Zażartowałem. Białemu domowi, odpowiedziała ze złością, po czym odwróciła się na pięcie i ruszyła w stronę ulicy. Hej, dokąd się wybierasz? Pobiegłem za nią. Nie potrzebuję niańki. Dam sobie radę sama, prychnęła ze wzgardą. Przecież powiedziałem, że ci pomogę. Za dużo wiesz, możesz być jednym z nich. Nie ufam podstarzałym lalusiom, mruknęła wychodząc z załuka. Wolisz wytatuowanych łysoli, handlujących białym gównem, co? Zadrwiłem. Są idealni, zwłaszcza gdy zostawiają swoją partnerkę w potrzebie, choć wcześniej byli gotowi przelecieć ją na śmietniku. Odwal się, dziadku, syknęła. Nie potrzebuję pomocy twojej ani nikogo innego. I tak zawsze jestem sama. Przywykłam i lubię to. Z takim charakterem nic dziwnego, warknąłem. Co za niewdzięczna gówniara, chamska, niesympatyczna i niewychowana. Mogła sobie być córką samego prezydenta, ale w sumie co mnie trzymało u jej boku? Aktualnie byłem na urlopie. Miałem wypoczywać, leczyć złamane serce, zająć się sobą i nie angażować w cudze wojny. Bezinteresownie wyciągnąłem do tej dziewczyny pomocną dłoń, a ona miała to gdzieś. W takim razie ja też powinienem mieć ją gdzieś. Powinienem odpuścić i ją olać. Powinienem. Odwróciłem się w przeciwnym kierunku i zacząłem odchodzić, gdy nagle zauważyłem dwóch mężczyzn biegnących w stronę blondynki. Nie byli wystrojeni w garnitury jak ten, który zwichnął nogę. Mieli na sobie skórzane kurtki, a ich sylwetki przywodziły na myśl strongmenów. W pobliżu załuka, z którego wyszliśmy, nie było nikogo, dlatego nie trudno było się domyślić, kto jest ich celem. Jednak na wszelki wypadek usunąłem się na bok i obserwowałem rozwój sytuacji. Instynkt mnie nie zawiódł, bo pakerzy dopadli dziewczynę i mimo że się wyrywała, zaczęli ją ciągnąć w stronę czarnej furgonetki, która podjechała do krawężnika chodnika. Masz urlop, upomniałem się w myśli. Masz urlop i jesteś agentem, agentem na urlopie, a jednak wciąż agentem. Cholerna odpowiedzialność zawodowa, wymamrotałem i westchnąłem ciężko, po czym ruszyłem biegiem w stronę porywaczy. Dotarłem do nich w chwili, gdy dziewczyna leżała już w aucie. Z impetem rzuciłem się na pierwszego z nich. Dostał w gębę z taką mocą, że aż się zatoczył na ścianę pobliskiego budynku. Drugiego, który próbował się stawiać, kopnąłem w krocze, a potem wykonałem przerzut i wylądował tam, gdzie jego towarzysz. Chwyciłem zdezorientowaną blondynkę za rękę. Spadamy, krzyknąłem. Wyciągnąłem ją z furgonetki w chwili, gdy samochód ruszał. Trzymając się za ręce, gnaliśmy przed siebie ku głównej ulicy. Gdy skryliśmy się w tłumie, zwróciłem się do mojej towarzyszki. Daj mi swój telefon, ale mam sobie pójść? prychnąłem poirytowany. Liczyłem na ciętą ripostę, a jednak dziewczyna spojrzała na mnie błagalnie. Nie zostawiaj mnie. Proszę, wyjęczała, ściskając mocniej moją dłoń. Telefon, powtórzyłem. Tym razem podała mi go bez wahania. Pociągnąłem ją w stronę przejścia dla pieszych. Spora grupa przechodniów czekała na zmianę świateł. Ukryłem nas między nimi, a następnie wepchnąłem komórkę blondynki do torebki stojącej przed nami kobiety. Ale dziewczyna chciała zaprotestować, lecz w tym momencie zmieniło się światło i przechodnie ruszyli na drugą stronę. Nieopodal za nami dostrzegłem dwóch typów, ścigających moją towarzyszkę. Najwyraźniej szybko doszli do siebie po łomocie, który im spuściłem. Odłączyliśmy się od tłumu po drugiej stronie ulicy. Śledzący nas mężczyźni byli tuż za nami pociągnąłem dziewczynę do pobliskiej knajpki. Zdezorientowana wyraźnie nie wiedziała co robić, gdy wpadliśmy do środka. Popchnąłem ją na ustawioną przy oknie kanapę i sam pospiesznie zająłem miejsce obok niej. Zdaje się, że lubisz się całować co? — zapytałem z rozbawieniem. Słucham, uniosła brwi w zdumieniu. W tym momencie jeden ze zbirów zajrzał przez szybę witryny do wnętrza. Chwyciłem blondynkę w ramiona i przyciągnąłem do siebie z mocą. Pochyliłem się nad nią, a moje usta złączyły się z jej wargami w namiętnym pocałunku. Dziewczyna była w takim szoku, że nie zdążyła zaprotestować. Zasłoniłem ją swoim ciałem i kątem oka obserwowałem sytuację na ulicy. Kumpel pakera przywołał go gestem, odciągając od kawiarni, po czym wskazał kierunek, w którym podążyła nieświadoma podstępu kobieta, niosąca w swojej torebce podrzucony jej telefon. Dopiero gdy niebezpieczeństwo minęło, wypuściłem dziewczynę z objęć. Co to było do cholery? zapytała cała czerwona na twarzy ze wzburzenia. Oskarżyłaś mnie o molestowanie, więc pociągnąłem temat, zakpiłem idiota mów, co chcesz. Najważniejsze, że fortel się udał i twoi rosyjscy przyjaciele dali nam spokój. Jakim cudem niby warknęła. Miałaś nadajnik podłożony w telefonie popatrz pokazałem jej smartfon fałszywego agenta, na którym czerwony punkcik oddalał się pospiesznie od naszej lokalizacji. Boże, namierzali mnie? Ale po co? Wyjęczała. Ty mi powiedz. Nie znam twojej tożsamości. Nic ci do tego. Nie jestem nikim nadzwyczajnym, prychnęła ze wzgardą. Nie powiesz mi, co? Nie. Trudna z ciebie przeciwniczka. Westchnąłem i wstałem z miejsca, odprawiając kelnerkę, która pojawiła się celem przyjęcia zamówienia. Powiedz dokąd cię odwieźć, a potem radziłbym skorzystać z opieki prawdziwych agentów Secret Service, jeśli faktycznie ci przysługują. Blondynka zdawała się wahać. Studiuję na Columbia University odpowiedziała w końcu. W jej głosie dało się słyszeć niechęć. Mam cię zawieźć na kampus? Tak. To uczelnia marzeń dla wielu ludzi z całego świata. Ty jednak nie wyglądasz na zachwyconą, że tam się uczysz powiedziałem, gdy wyszliśmy na ulicę. To nie jest szczyt moich marzeń. Tylko twoich bliskich, co? skomentowałem, po czym zagwizdałem na taksówkę. Uniwersytet był niedaleko, ale wolałem uniknąć chodzenia po ulicach, po których grasowała bratwa. Jesteś strasznie wścibski, mruknęła. Zdobywanie informacji to moja praca. Uśmiechnąłem się i otworzyłem przed nią drzwi taksówki, która do nas podjechała. Zajęliśmy miejsca, a dziewczyna podała kierowcy adres. Jesteś dziennikarzem? zainteresowała się. Czasami bawię się w paparazzo, odparłem z uśmiechem, choć na dnie serca znowu poczułem bolesne ukłucie. Towarzyszyło mi ono za każdym razem, gdy nachodziły mnie wspomnienia związane z Safią. Przed oczami stanął mi jacht, na którym poznałem arabską księżniczkę i zdobyłem jej zdjęcia dla Emira. Ale podobne reminiscencje były dla mnie czymś złym. Wywoływały nostalgię i sprawiały, że nie skupiałem się na rzeczywistości, dlatego starałem się trzymać je z dala od siebie. Czasem jednak powracały niczym natrętne muchy, odkąd zostałem sam, w dodatku chwilowo pozbawiony ulubionego zajęcia. Zatracałem się w nich dość często, co wcale mi się nie podobało, bo nie lubiłem cierpieć przez to, co już się wydarzyło. Przeszłość nie wróci, więc poświęcanie na nią czasu nie było kreatywne. A jednak a jednak odkąd Safia odeszła, często łapałem się na tym, że nawet wbrew swej woli wracałem myślami do naszych wspólnych chwil. Studiowałam w Paryżu na Akademii Sztuk Pięknych, powiedziała cicho blondynka. Ale od kilku miesięcy męczę się tutaj. Męczysz się? Musiałam zmienić kierunek. Nauki polityczne zdecydowanie nie są moim konikiem. Nie radzę sobie Powinnaś zatem je rzucić i robić to, co kochasz, bez pasji ciężko odnieść sukces w jakiejkolwiek dziedzinie. Powiedz to mojemu staruszkowi, mruknęła gniewnie i wydała wargi. Z chęcią bym sobie z nim porozmawiał, jak mężczyzna z mężczyzną, i powiedział mu co nieco do słuchu, zwłaszcza po tym, jak wplątał cię w solidne kłopoty. Popatrzyłem na nią poważnie. To nawet mogłoby być ciekawe, uśmiechnęła się lekko do swoich myśli. On przywykł rozkazywać, nikt nie ma prawa mu się sprzeciwić. Radziłem sobie z monarchami, dam radę i z amerykańskim dyplomatą. Jesteś zabawny. Choć jestem dziadkiem, zaśmiałem się. Zabawnym dziadkiem. Zresztą mój ojciec jest starszy, a jeszcze dziadkiem nie jest, więc może powinnam cię przemianować na tatuśka. Ojcostwo raczej nie jest mi pisane, mruknąłem. Znów poczułem bolesne ukłucie w piersi. Cholerny sentymentalizm. Szkoda, byłbyś dobrym ojcem, a na pewno lepszym niż mój. Ty przynajmniej przejąłeś się moim losem, choć jesteś obcy, stwierdziła, gdy taksówka zatrzymała się przy bramie wiodącej na teren uczelni. I nadal się przejmuję. Gdyby coś się działo, zawsze możesz do mnie zadzwonić. Sięgnąłem po portfel i wyjąłem z niego wizytówkę. Proszę. Co prawda adres nie jest już aktualny, ale telefon i moje dane są te same. Peter Kelly odczytała, ambasador Stanów Zjednoczonych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Były ambasador, poprawiłem ją. Chwilowo nie mam przydziału. No proszę, stąd ta opalenizna, a ja myślałam, że jest sztuczna, zachichotała. Nie lubię solarium, odpowiedziałem. Od lamp zdecydowanie bardziej wolę słońce pustyni. Jestem Diana, przedstawiła się. Uścisnąłem jej dłoń. Miło mi, Diano, zbuntowana księżniczko. Dziewczyna parsknęła śmiechem. Źle cię oceniłam, Piterze. Jesteś spoko, orzekła po czym otworzyła drzwi taksówki, nim wysiadła, popatrzyła na mnie i dodała z rozbawieniem. No i całkiem nieźle całujesz mimo swoich lat, roześmiałem się. Była już po drugiej stronie bramy, kiedy odwróciła się i pomachała mi na pożegnanie, a potem pognała w stronę zabudowań. Kontynuujemy trasę, czy kończymy? Zapytał znudzonym tonem taksówkarz. Pojedziemy na Brooklyn, stwierdziłem, po czym wyjąłem telefon z wewnętrznej kieszeni płaszcza i wybrałem numer swojego sekretarza. John, mam nadzieję, że jesteś w domu. Będę miał dla ciebie sprzęt do przejrzenia powiedziałem, patrząc na telefon fałszywego agenta, który wciąż miałem przy sobie. Wiem, że się cieszysz. Rozdział drugi Powiesz mi? zapytała z podekscytowaniem Nie odpowiedziałem, starając się zachować powagę proszę nie. — Jesteś okrutny. — Bo zawrócę, zagroziłem. — Nie, nie, proszę. Muszę wiedzieć, co to jest. — To siedź grzecznie, zaraz będziemy u celu, oznajmiłem, skręcając z ulicy w boczną leśną drogę. — Nie lubię niepewności, mruknęła Safia i wydała wargi w udawanej irytacji. Wiedziałem, że rozpiera ją ciekawość. Była podekscytowana niczym mała dziewczynka, która czeka na prezent od Mikołaja. Aż się wyrywała z miejsca, byleby tylko się dowiedzieć, co dla niej przygotowałem. Gdybym teraz zdjął opaskę z jej twarzy, zobaczyłbym dwa roziskrzone ciekawością oceany jej oczu. Niespodzianka zawsze wiąże się z niepewnością i dlatego jest taka fajna. Nikt nigdy nie robił mi niespodzianek, powiedziała smutno. Nie wiem, czy je lubię. Zatem czas, abyś się o tym przekonała. Asfaltowa szosa zmieniała się w wyboistą leśną drogę. Mój Kadilak podskakiwał na wybojach. Gdzie jesteśmy? zapytała z niepokojem. Już prawie u celu, odrzekłem, skręcając gwałtownie w prawo. Przejechałem przez otwartą bramę i zatrzymałem auto na wybrukowanym podjeździe. Wyskoczyłem z samochodu i pospiesznie podszedłem do drzwi od strony pasażera, by pomóc Safii wysiąść. Wziąłem ją za rękę i powiodłem żwirową ścieżką. Chcesz, bym skręciła kostkę? Zaśmiała się, gdy obca z jednej z jej szpilek zapadł się w grząskim podłożu. Absolutnie nie. Chcecie uszczęśliwiać, a nie zadawać ci ból, odparłem poważnym tonem, po czym porwałem ją w ramiona, by dalszą drogę pokonała na moich rękach. Safia wtuliła się we mnie. Owiał mnie cytrusowy zapach perfum, które oboje tak lubiliśmy. Pocałowałem ją w czoło i ruszyłem na skraj skarpy. Nim postawiłem księżniczkę na ziemi, rozejrzałem się. Tak, było idealnie. Oby Safii spodobało się tutaj równie mocno jak mnie. Chwila prawdy, powiedziałem, ściągając jej opaskę z oczu. Safia chwilę mrugała, by przyzwyczaić się do jaskrawego światła poranka. Piterze, co to za miejsce? Spytała zdumiona. Dom, odpowiedziałem. Nie mogłem się nie uśmiechnąć, gdy wypowiadałem to słowo. Niegdyś nie miało znaczenia, było puste, pozbawione desygnatu. Ale za sprawą Safii nagle zapragnąłem, by zyskało sens, który utraciło przed laty. To widzę i to piękny dom! Safia obróciła się wokół własnej osi, by zorientować się w naszym położeniu. Wilna była ogromna i w znacznej mierze przeszklona. Stała na wzgórzu otoczona wiekowymi świerkami, a z jej okien rozpościerał się zapierający dech w piersi widok na migoczące wody ogromnego jeziora. Tylko mi powiedz, co tu robimy, zapytała zdezorientowana. Odpowiedź znajdziesz tutaj. Sięgnąłem do kieszeni marynarki i wyciągnąłem z niej maleńkie białe pudełeczko przewiązane czerwoną wstążką. Podałem je safi. Kobieta gwałtownymi ruchami otworzyła prezent. Niecierpliwiła się, chciała już wiedzieć, co dla niej przygotowałem. Ze środka pudełeczka. Wyciągnęła złoty łańcuszek, na którym wisiał rzeźbiony, mosiężny klucz. Piterze, wrzeptała zdumiona, chcesz powiedzieć, że to klucz do twojego domu? Odpowiedziałem. Obdarzyła mnie szokowanym spojrzeniem. Zaczęłaś nowe życie. Nie możesz być wiecznie bezdomna, uśmiechnąłem się delikatnie. Myślę, że czas zapuścić gdzieś korzenie, mieć coś tylko swojego i budować na tym własne szczęście. Safia wyraźnie nie wiedziała, co powiedzieć. W jej oczach zaszkliły się łzy wzruszenia. Piterze, nigdy nie miałam domu, wiem. Dlatego postanowiłem to zmienić. Marzyłam o nim, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, że kiedykolwiek będę mieć własny. Marzenia są od tego, by je spełniać. W salonie znajdziesz akt własności i wszystkie dokumenty. Oczywiście są dane, Avey Stone, którą teraz jesteś, ale tak czy siak, Spruce Hill należy do ciebie. Safia popatrzyła na mnie poważnie. Zanim cię zacałuję na śmierć z wdzięczności, musisz mi coś obiecać. Tak, zamieszkam tu z wielką chęcią, ale pod jednym warunkiem. Jakim? Zaniepokoiłem się. Że będziesz tu mieszkał wraz ze mną. Uśmiechnąłem się szeroko. Szczerze? Czekałem na te propozycje. Zaśmiałem się. Bałem się tylko, że mi tego nie zaproponujesz, choć miałem w zanadrzu kilka argumentów, by cię przekonać. Argumentów, powiadasz, zachichotała. To może jednak zmienię na chwilę zdanie, abyś mógł mi je przedłożyć. W takim razie przejdźmy do sypialni, powiedziałem z rozbawieniem, ponownie biorąc Safię na ręce. Postawiłem ją na ziemi dopiero na progu. Czyni swą powinność, wskazałem na klucz. Safia przekręciła go w zamku, lecz zanim weszliśmy do środka, odwróciła się w moją stronę i pocałowała mnie namiętnie. Jeszcze tylko pies i nasza rodzina będzie w komplecie, zaśmiała się. Pies? Gdy byłam mała, bardzo chciałam mieć czworonoga, jednak ze względu na moją przypadłość zakopałam to pragnienie na dnie serca. W takim razie, czas je odkopać, uśmiechnąłem się. A tak się składa, że tu niedaleko jest schronisko. Jutro cię tam zabiorę. Oczy Safii zaświeciły się niczym gwiazdy. Kocham pana, panie ambasadorze, zamruczała, a ja panią, wasza wysokość. Usiadłem gwałtownie na łóżku. Oddychałem z trudem cały zlany zimnym potem. Sięgnąłem do szafki nocnej po chusteczkę higieniczną, splunąłem na nią krwią. Znów to samo. Leżący w nogach łóżka Emir poderwał się z miejsca i podszedł do mnie. Jego zimny nos dotknął mojej twarzy. Pies, wyczuwając, że coś jest nie tak, zaczął skuczeć. Wplotłem palce w jego sierść i starałem się opanować zawroty głowy. Już dobrze, już dobrze. Zaraz mi minie, znów śniłem o Boże. Nie umiałem wypowiedzieć na głos jej imienia. Zupełnie jakby zwierzę mogło mnie zrozumieć. Jakbym nie chciał, by współdzieliło moje cierpienie i pragnął oszczędzić mu bólu, który sam odczuwałem. A przecież to było głupie rozumowanie, bo Emir doskonale wiedział, że jego pani odeszła. W czasie rzadkich pobytów w Spruce Hill często przyłapywałem go, jak leżał na tarasie przy jej ulubionym fotelu i patrzył na jezioro mądrymi niebieskimi oczami, a z jego pyska dobywało się donośne westchnienie. Sam mógłbym tak leżeć i wzdychać, tylko że nie uznawałem użalania się nad sobą. To było bezsensowne, dlatego by nie myśleć, zapełniałem sobie dni rozlicznymi zajęciami. Gorzej jednak było w czasie nocy, kiedy nękały mnie sny tak wyraźne i realistyczne, jak ten sprzed chwili, a potem ciało odmawiało mi posłuszeństwa. Odkąd nie było safii, moje zdrowie podupadło i był to niezaprzeczalny fakt. Nie umiałem tego wyjaśnić. Dotychczas byłem okazem zdrowia, poza tym nosiłem w sobie promień, który sam mnie leczył. Dlatego nie bardzo wiedziałem, co myśleć na ten temat. Jednak właśnie ze względu na niego odkładałem wizytę u lekarza. Bałem się, że podczas rutynowych badań zostanie odkryta prawda o krążącej w moich żyłach cudownej krwi Safii. Nie mogłem do tego dopuścić. Czułem ciężar leżący na mojej piersi. Ogromny, przytłaczający. Wstałem z łóżka, nalałem sobie wody do szklanki i wyszedłem na taras. Husky pobiegł za mną i łasił się do moich nóg. Owiał mnie chłód wiosennej nocy. Stanąłem przy barierce i spojrzałem na rozciągającą się przede mną panoramę Nowego Jorku. Miałem u stóp skąpany w mroku Central Park, a na horyzoncie przede mną majaczyły drapacze chmur. To był mój podniebny azyn i pomyśleć, że rok temu byłem gotów porzucić to miejsce na rzecz podmiejskiej rezydencji w lesie. Życie jednak zweryfikowało te plany. Nie podejrzewałem, że wrócę na Manhattan, do mojego kawalerskiego lokum, w dodatku ze złamanym sercem a moim jedynym towarzyszem będzie wzięty ze schroniska czworonóg. Jutro pojedziemy na wycieczkę do Spruce Hill, sprawdzimy, czy z domem wszystko w porządku powiedziałem, drapiąc psa za uchem tak jak to uwielbiał. Sam nie wiem, po co to robiłem tłumaczyłem sobie, że chodzi o emira. Miał tam olbrzymi teren do biegania, tymczasem gdzieś w głębi duszy wciąż łudziłem się, że Safia będzie tam na nas czekać. Pomacha mi z ganku, a potem wybiegnie na powitanie i utonie w moich ramionach, a ja zanurzę się w cytrusowym aromacie jej perfum i będę w nim trwał, rozkoszując się bliskością, której tak potrzebowałem. Pies zaszczekał radośnie na dźwięk znanej mu nazwy. W tym momencie w sypialni rozległ się odgłos dzwoniącej komórki. Wszedłem do środka i spojrzałem na stojący przy łóżku budzik. Pierwsza trzydzieści. Dziwna pora jak na telefon, zwłaszcza odkąd nie byłem na służbie. Sięgnąłem po smartfona, numer nieznany. A może to ona? Moje serce przyspieszyło. Tak? Odebrałem połączenie. Piterze. W telefonie odezwał się damski głos mówiący szeptem. Niestety nie należał do Safii, od razu jednak rozpoznałem rozmówczynię. Diano, to ty? Zapytałem zdumiony. Wiem, że jest środek nocy i nie powinnam cię niepokoić, ale... Głos dziewczyny zdradzał zdenerwowanie. Ale nie mam się do kogo zwrócić, przecież nie zadzwonię z tym do ojca, zabiłby mnie. Co się stało? Mam kłopoty. Gdzie jesteś? To pytanie pierwsze przyszło mi do głowy. W piwnicy, wyjęczała. W piwnicy? Wykrzyknąłem. Tak, stało się coś strasznego. Oni znów próbowali mnie złapać, ale im uciekłam. Za to Marsja. Dziewczyna nie była w stanie mówić przez łzy. Podaj mi adres, jadę po ciebie. Powiedziałem ściągając spodnie od dresu z ramienia fotela. 704 Van Nest Avenue. To w Bronxie? Upewniłem się. Tak. Dobra, za kilka minut będę. Pospiesznie się ubrałem, włożyłem naładowaną broń za pasek spodni, i już miałem wyjść, kiedy podbiegł do mnie Emir ze smyczą w zębach. Stary, nie czas na spacer, mruknąłem. Pies uniósł głowę i przeszył mnie mądrym spojrzeniem swoich niesamowitych oczu. W tym wzroku była zawarta cała miłość, jaką ten zwierzak mnie darzył, ale też moje wyrzuty sumienia, że nie interesuję się nim tak jak powinienem. Cholera! Nie mogłem go tak zostawić i tak większość czasu spędzał beze mnie. Dobra, idziemy, westchnąłem. Zaszczekał radośnie. Tylko żadnego obgryzania tapicerki. Pogroziłem mu palcem. Miałem do niego słabość, podobnie jak do jego pani. Niestety. Zjechaliśmy windą na podziemny parking, gdzie stał mój Cadillac Escalade. Zajęliśmy miejsca w aucie, po czym odpaliłem silnik i wyjechałem z garażu. Mimo nocnej pory ulice Manhattanu tętniły życiem. Tutejsze kluby cieszyły się wielką popularnością. Patrząc na klubowiczów i spragnionych wrażeń turystów, przez moment zatęskniłem za Bliskim Wschodem. Odrzuciłem ponowną akredytację w Emiratach. To była moja decyzja, jak widać błędna. Wybrałem dom, budowany na piasku, zamiast prawdziwych piasków w pustyni. Te przynajmniej były trwałe, niezmienne, podczas gdy moje pragnienia okazały się jedynie mrzonkami idioty, spragnionego posiadania rodziny. Czując narastającą złość, przyspieszyłem. Szybko dotarłem na miejsce. Ceglany, kilkukondygnacyjny dom był usytuowany w niezbyt atrakcyjnej okolicy, otaczały go zabudowania bez ładu i składu, zawalone śmieciami kontenery, postawione bezpośrednio na ulicy i porozbijane latarnie. Aż strach było tu parkować luksusowy samochód. Diana najwyraźniej lubiła kłopoty. Wysiadłem z kadiraka, a Emir wyskoczył za mną. Ruszyliśmy do bramy budynku. Zamki wyłamano, sądząc po śladach w drewnie, stosunkowo niedawno. Popchnąłem drzwi i wszedłem do środka. Skierowałem się do schodów i zszedłem na dół. Drzwi do piwnicy również były otwarte. Rozświetliłem mroczne wnętrze latarką telefonu. Szukaj człowieka, rozkazałem psu. Emil zaczął węszyć, po czym ruszył pędem przez długi korytarz, i zatrzymał się na jego końcu przy drzwiach zbitych z nierównych desek. Pobiegłem za nim. Był szkolony, wiedziałem, że się nie myli, dlatego bez wahania wszedłem do zatęchłego pomieszczenia, które mi wskazał. W środku znajdowały się półki zawalone bezwartościowymi gratami i sterty ogromnych kartonów. Kaski natychmiast skierował się do jednego z nich i zaszczekał informacyjnie. Odrzuciłem pudło na bok. Za nim siedziała skulona postać. Na widok wielkiego psa, który od razu do niej doskoczył, pisnęła z przerażenia: Diano, to ja, powiedziałem, kucając naprzeciwko dziewczyny i wyciągając ku niej ręce. Piter zaszlochała, a gdy jej oczy przyzwyczaiły się do światła latarki, rzuciła mi się na szyję, jednak przyszedłeś po mnie. Mówiłem, że zawsze możesz na mnie liczyć, uśmiechnąłem się pobłażliwie głaszcząc jej włosy. Dziękuję, zaukała. Do usług. Każda księżniczka, nawet ta zbuntowana, musi mieć swojego rycerza. Słysząc to, dziewczyna wybuchnęła histerycznym szlochem. Pozwoliłem jej się wypłakać. Tam na górze Marsja. Boże, co teraz będzie? Starała się uspokoić. Czy to ta sama banda, która próbowała cię porwać po południu? Zapytałem wciąż tuląc ją do siebie. Pijała palce w moje plecy z całej siły. Było ich trzech. Jeden z nich kulał. Pójdę na górę i zorientuję się w sytuacji, zadecydowałem. Ale oni, oni wciąż mogą tam być, tym lepiej. Uśmiechnąłem się paskudnie, po czym się podniosłem i odbezpieczyłem broń. Nareszcie coś się działo. Podaj mi numer mieszkania. Piterze wyjęczała. Numer mieszkania, rozkazałem. Osiem na drugim piętrze, odpowiedziała słabo, ale ja. Ja nie chcę już być sama. I nie będziesz. Zaraz po ciebie wrócę, a teraz popilnuję cię, Emir. Waruj. Zwróciłem się do psa po arabsku jak zawsze, gdy chciałem, by zrobił coś ważnego. Haski zaszczekał rozumnie i położył się u boku siedzącej na ziemi dziewczyny. Wyszedłem z piwnicy i szybko wspiąłem się po schodach na wskazane piętro. Drzwi do mieszkania były otwarte. Z wnętrza sączyło się stłumione światło, adrenalina uderzyła mi do głowy. Nareszcie uwielbiałem ten stan. Pchnąłem gwałtownie niedomknięte skrzydło i wpadłem do środka. Przeciwnik zaatakował od razu, wypadł z bocznego pomieszczenia i skoczył wprost na moje plecy. Był wielki i łysy, gdzieś przed oczami przemknęły mi jego wytatuowane dłonie. Pistolet wyleciał mi z ręki. Cofnąłem się gwałtownie i przyparłem go do ściany. Potem zadałem mu kilka ciosów łokciem w żebra z taką siłą, że aż zajęczał z bólu. Gdy go puściłem, wciąż próbował się bronić. Udało mi się wyciągnąć mu broń z ręki. Złapałem go za ramiona i pchnąłem gwałtownie na szklany stolik stojący naprzeciwko telewizora. Pod naporem jego ciała szyba rozprysła się w drobny mak. Dopadłem zamroczonego uderzeniem przeciwnika i dla pewności jeszcze kilkakrotnie walnąłem jego głową o ziemię. Gdy byłem pewny, że olbrzym stracił przytomność, związałem jego ręce i nogi za pomocą kabli od komputera i ładowarki telefonu. Potem opszedłem mieszkanie. W niewielkiej łazience znalazłem trupa młodej dziewczyny. Na oko równolatki Diany. Zapewne była to Marsja. Leżała pod prysznicem. Jej nagie ciało zakrywała zerwana zasłona prysznicowa. Ofiara miała rozwaloną na miazgę głowę. Musiała się uderzyć o kran. Zakręciłem wodę, która wciąż się na nią lała i odchyliłem materiał skrywający zwłoki. Na piersi dziewczyny dostrzegłem kilka ran postrzałowych. Zapewne morderca zastał ją w czasie kąpieli. Dziewczyna próbowała się bronić, poślizgnęła się i skończyła tragicznie. Mimo to ten bydlak, dla pewności, podziurawił ją jak sito. Ten los mógł spotkać dianę. Poczułem wściekłość. Wybuchnęła z mocą. Nosiłem w sobie wiele nagromadzonych w ostatnim czasie złych emocji, których nie miałem jak odreagować i oto wreszcie nastał moment, który przelał przysłowiową czarę. Błyskawicznie wróciłem do salonu i doskoczyłem do zemdlonego mafioza uderzyłem go kilkakrotnie w twarz, by przywrócić mu przytomność, po czym przyciskając go kolanem do podłogi, ryknąłem: Kto was nasłał i po co? Dlaczego zabiliście dziewczynę? Mężczyzna wybełkotał: Możesz mnie zastrzelić i tak nic ze mnie nie wyciągniesz. Zastrzelić? zaśmiałem się szyderczo, kręcąc przecząco głową. Nie, to by było stanowczo za proste, a ja nie lubię prostoty. Sięgnąłem po kawałek szkła pochodzący z rozbitego stolika. Facet szarpnął się nerwowo w więzach. Żebyś powiedział mi to, co wiesz, potrzebujesz w zasadzie tylko języka, uśmiechnąłem się paskudnie. Reszta zmysłów jest ci zbędna. Co chcesz zrobić? Zacharczał wściekle. Zacznę od słuchu, potem przejdę do wzroku i węchu. Dotyku też jestem w stanie cię pozbawić, ale to ostateczność. Myślę, że nie wytrzymasz nawet pierwszego etapu. Olbrzym pobladł, ale jeszcze się trzymał. Tacy jak ty, piękni się z Secret serwis, dużo mówią, a mało robią. Mielicie tylko ozorami, by straszyć, a boicie się pobrudzić białych mankiecików, splunął mi w twarz. Sprostuję, odpowiedziałem, ścierając ślinę. Po pierwsze, nie jestem z Secret serwis, a po drugie, nie obawiaj się o moje mankiety, bo dziś mam na sobie dres. Przyłożyłem ostro zakończony fragment odłamka do skóry mężczyzny pod jego uchem i dokonałem błyskawicznego nacięcia. Wiedziałem, żeby faktycznie pozbawić go słuchu, potrzebne było o rozwiercenie czaszki, ale postanowiłem improwizować. Mafiozo zaryczał z bólu, znów się szarpiąc, przytrzymałem go kolanem przy ziemi. Wybacz, ale nie jestem doświadczonym chirurgiem. Poszukiwania nerwu słuchowego trochę mi zajmą. Ja pierdolę, puść mnie, jesteś szalony, mężczyzna rzucał się w więzach. Nie bardziej niż zjeb, który zabił dziewczynę pod prysznicem, warknąłem, wbijając głębiej szklany odłamek. Boże, w oczach łysego pakera pojawiły się łzy. Mną kieruje zemsta, pytanie, co kierowało bronią mordercy, wwierciłem szkło głębiej. Przestań. Pamiętaj, po uszach zajmę się wzrokiem, przypomniałem z okrutnym uśmiechem na ustach, wbijając szkło do połowy. Błaga mnie zniosę tego, kto za tym stoi. Ponieważ mężczyzna zwlekał, wypchnąłem ostrze jeszcze głębiej. Pitbull, wycharczał natychmiast. Kto to jest? Szef, nasz szef. Aleksander Nikołajko. Po co was tu przysłał? Byśmy zgarnęli dziewczynę. Chcieliście ją zabić? Nie, mamy rozkaz doprowadzić ją całą przed oblicze szefa. A ta tam w łazience? Wskazałem głową na pomieszczenie, w którym leżała martwa koleżanka Diany. Pizda zaczęła hałasować. Przez nią ta druga uciekła. Dostała kulkę, by się zamknęła. Nie jedną i to po tym, jak już rozwaliliście jej głowę o kran. Ona nic nie znaczyła, wypadek przy pracy. Te słowa tak mnie rozwścieczyły, że wbiłem szkło prawie po brzeg w skórę przestępcy. Ja pierdolę, zawył płacząc z bólu. I tak bolicie za mało niż powinno, warknąłem, po czym kontynuowałem przesłuchanie. Po co wam dziewczyna? Nie wiem, wyjęczał, tylko Pitbull wie, co i jak. On wydał rozkazy, może chce ją na handel, może do szantażu, kto go tam wie? Laska ma obstawę, więc jest kimś cennym na rynku. Gdzie go znajdę? Błagam, gadaj! pchnąłem go ponownie szkłem. Hallet's Point odparł płacząc. Coś więcej? Ma tam prywatny dok dla swoich jachtów. Często tam bywa, to jego dzielnica. W jakich godzinach? Z reguły około trzeciej po południu. Pitbull robi nam tam odprawy i wyznacza zadania na wieczór. Wiedziałem już dość. Puściłem mężczyznę nie wyciągając szkła z jego ciała. Niech cierpi skurwiel! Wziąłem ze stolika komputerowego kartkę papieru i napisałem na niej czerwonym markerem: morderca. Potem zmiałem ją i podszedłem z powrotem do mafioza. Co to? wyjęczał. Twoja wizytówka dla policji odparłem, po czym wepchnąłem mu papier do gardła. Pospiesznie ruszyłem w stronę drzwi. Na klatce schodowej pojawiło się kilku sąsiadów zwabionych wrzaskami i podejrzanymi odgłosami dochodzącymi z mieszkania przyjaciółki Diany. Spokojnie jestem z policji. Niebezpieczna sytuacja została zażegnana, ale radziłbym Państwu udać się do swoich mieszkań. Za chwilę przyjadą posiłki i poinformują Państwa o wszystkim, co tu zaszło, powiedziałem do zaniepokojonych ludzi. Gdy udało mi się spacyfikować mieszkańców w budynku, wróciłem do piwnicy. Emir zaszczekał ostrzegawczo, ale gdy zorientował się, kto nadchodzi, natychmiast zaczął radośnie skakać wokół mnie. Piterze! Diana podniosła się z ziemi i podbiegła do mnie. I co? Lepiej stąd chodźmy. Objąłem ją ramieniem i wyprowadziłem z pomieszczenia. Udało mi się spacyfikować jednego z tych zbirów, ale kto wie, czy w okolicy nie kręcą się jego kumple. Wyszliśmy na górę i skierowaliśmy się w stronę mojego Cadillac'a. Kilku podejrzanych młodzieniaszków zaglądało do luksusowego wnętrza auta. Jeden z nich próbował otworzyć elektronicznie zamykane drzwi za pomocą wytrycha. Porysujesz karoserię i zginiesz, gnojku, warknąłem. Młody mężczyzna odwrócił się gwałtownie i ruszył w naszą stronę. Jego kumple natychmiast do niego dołączyli. Bo co mi zrobisz, dziadku? zapytał z krzywym uśmiechem na pokrytej trądzikiem twarzy. Poszczujesz mnie swoim kundlem? Emir zaczął ujadać, ale uciszyłem go gestem dłoni, po czym mruknąłem do Diany. Co wy macie z tym dziadkiem? Odmładzasz się gówniarą u boku, mięśniami wyprodukowanymi na sterydach i modnym autem, ale wieku nie oszukasz, staruszku! zakpił chłopak. Lepiej dla ciebie byś nigdy się nie przekonał, czy faktycznie wyprodukowałem swoje mięśnie na sterydach. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.